Cześć! Dzisiaj zaprezentuję i przetestuję laserową maszynkę do grawerowania Neye. Zapraszam na film. Produkt pohodzi ze sklepu Banggood. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Jest to model DK8KZ3000. W dobrze zabezpieczonej paczce znajdują się różnego rodzaju akcesoria do podłączenia maszyny oraz akcesoria do drukowania. Urządzenie także jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. Dołączony jest wydruk testowy, to znak, że maszyna była sprawdzona przed wysłaniem. Wymiary urządzenia. Zielona osłona chroniąca oczy przed promieniami lasera mocowana jest na urządzeniu za pomocą magnesów. W tym modelu zamontowany jest laser o mocy 3000 mW, czyli 3 W, i o długości maksymalnej fali lasera 445 nanometrów. Na prawym boku znajduje się gniazdo do przyłączenia przewodu łączącego z komputerem oraz gniazdo zasilające. U góry mamy wentylator chłodzący głowicę laserową oraz wyłącznik. Z tyłu znajduje się tabliczka znamionowa z kodem QR, który ułatwi nam ściągnięcie oprogramowania, czyli sterowników oraz instrukcji. Po ściągnięciu sterowników z prezentowanej strony oraz zainstalowaniu ich w komputerze, grawer laserowy jest od razu gotowy do użycia. W aplikacji w zakładce Galeria znajduje się cała masa różnego rodzaju obrazków do grawerowania. Wybierzmy na początek tego sympatycznego słonia.
tym kroku wybieramy, który fragment obrazka chcemy wydrukować. Podwójne kliknięcie spowoduje, że wybieramy maksymalny obraz drukowania. W drugim kroku dostosowujemy wymiar obrazka do materiału, na którym będzie drukowany. Ja mam kawałek drewna o wymiarach 25 na 25 mm. Maksymalny obraz, który możemy wydrukować, to 38 na 38 mm. Teraz wybieramy, jaka to ma być grafika. W czwartym kroku dokonujemy edycji obrazka. Możemy tutaj go obrócić, odbicie lustrzane stworzyć oraz negatyw. Dwa górne przyciski służą do centrowania obrazka na materiale. Korygując odpowiednio strzałkami góra, dół, prawo, lewo, możemy dopasować obrazek do materiału, na którym będzie grawerowany. Po tych wszystkich ustawieniach możemy zacząć grawerowanie. Naciskamy przycisk Play i rozpoczyna się proces wypalania. Proces wypalania trwa od kilku minut do nawet godziny. Czas ten zależy od tego, jak skomplikowany wybraliśmy wzór, od mocy lasera oraz od czasu wypalania pojedynczego piksela. W komputerze w aplikacji na czerwono zaznaczany jest postęp grawerowania. Przy tak prostym wzorze już po paru minutach uzyskujemy taki oto efekt. Możemy korzystać z tysięcy wzorów znajdujących się w aplikacji, ale także możemy korzystać z własnej grafiki. Wystarczy przeciągnąć obraz do aplikacji i przygotować go do grawerowania. Na przygotowaną grafikę możemy też nałożyć dowolny tekst. Ustawiamy moc lasera oraz czas wypalania pojedynczego piksela. Gdy jest taka potrzeba, możemy też skorygować ustawienia lasera względem materiału do grawerowania. Po przesłaniu ustawień do maszyny możemy odłączyć komputer. Według mojej opinii zdjęcia w ten sposób wygrawerowane prezentują się bardzo dobrze. Grawerować możemy na drewnie, kartonie, papierze, a także w plastiku. Tu jest przykład grawerowania na etui od telefonu. Grawer posiada bardzo ciekawą funkcję Neye Scanner. Neye Scanner należy pobrać i zainstalować w smartfonie. Teraz wystarczy tylko zeskanować kod QR znajdujący się w aplikacji w komputerze. Nastąpi połączenie smartfonu z aplikacją w komputerze.
Robimy zdjęcie, wstępnie go obrabiamy, po czym przesyłamy do komputera. W komputerze przesłane zdjęcie pojawia się natychmiast i tutaj już postępujemy jak poprzednio. Z pomocą aplikacji Neue Scanner możemy robić zdjęcia własnych prac, czy to rysunków, czy obrazów. Możemy skanować i robić zdjęcia. Zostaną szybko przesłane do komputera i wygrawerowane. Jeżeli zmieni nam się odległość grawerowanego przedmiotu od głowicy lasera, należy dostroić ostrość, tak aby kropka była jak najmniejsza. Materiały białe i połyskujące niezbyt dobrze współpracują z laserem. Dobrze jest je na czas grawerowania przyciemnić, na przykład takim mazakiem suchościeralnym. Do grawerowania tym laserem najlepiej nadaje się tektura, drewno, skóra, papier oraz niektóre plastiki. Dobrze też wychodzą wzory na materiałach, które były pokryte wcześniej farbami, na przykład olejnymi. Moc tego lasera to tylko 3 W i nie nadaje się on do grawerowania metalu, nawet aluminium. I właśnie to teraz sprawdzę. Grawerowanie zakończone, widać napis. Ale po starciu farby na metalu nie pozostał żaden ślad. To jest metalowa płytka pokryta z jednej strony farbą. Zobaczymy, czy tym razem laser poradzi sobie z wydrukiem. Na pierwszy rzut oka wygląda, że się udało. Ale po starciu mazaka
Widać, że obraz też został wyczyszczony. Laser jest zbyt słaby do wypalania metalu, ale na tyle mocny, że można nim przepalić papier. Obrazy wygrawerowane na tej maszynie są bardzo dokładne, precyzyjne i wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Maszynkę do grawerowania można kupić w sklepie Banggood. Link podam w opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!